Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej dyskusji w dyskusyjnym klubie książki Chrzanowskiej Biblioteki. No, w tej Chrzanowskiej Bibliotece jestem tylko ja. Państwo są u siebie w domach, zdalni, ale bardzo się cieszę, że to grono klubowiczów i dyskutantów nam się powiększa. Tym bardziej, że dzisiaj mamy bardzo ciekawą lekturę do omówienia. Mianowicie Macieja Czarneckiego, Dzieci Norwegii. No i bardzo jestem ciekawa Państwa opinii. Ja może takim tytułem wstępu tylko powiem dwa słowa dosłownie o Macieju Czarneckim, chociaż na pewno Państwo wszyscy wyczytali już lub wcześniej zetknęli się może z jego reportażami. Absolwent prawa, antropologii kulturowej, stypendysta amerykańskiego World Press Institute w 2017 roku, ale przede wszystkim dziennikarz Gazety Wyborczej. Jego wcześniejsze reportaże zamieszczane w gazecie dotyczyły między innymi, a może i głównie, losów emigrantów i imigrantów w różnych częściach świata. A za książkę Dzieci Norwegii o państwie nadopiekuńczym otrzymał nagrodę Mediatory 2017 w kategorii Obserwator. Jest również autorem publikacji Skandynawia Halal, Islam w krainie białych nocy. To tyle wstępu o autorze, a jeśli chodzi o książkę, nie minę się chyba, drodzy Państwo, z prawdą, że powiem krótko, w takich może kilku punktach, że Dzieci Norwegii, i pewnie będziemy te myśli rozbudowywać dalej, one się będą przejawiać w trakcie dyskusji, że Dzieci Norwegii to przejmujący, a zarazem myślę, że obiektywny reportaż, z którego przede wszystkim dowiadujemy się dużo o systemie i urzędzie opieki nad dziećmi w Norwegii, jakim jest Barnevernet. Nie wiem, czy ja to dobrze wymawiam, mam nadzieję, że tak. Ale to również książka o mentalności norweskiej i myślę, że uwarunkowaniach, proszę Państwa, i historycznych, i skutecznych, które na tą mentalność miały bardzo, bardzo duży, czy mają nadal bardzo duży wpływ. Ale to też reportaż o polskiej emigracji zarobkowej i pokazanie Polaków ze wszystkimi dobrymi i słabszymi stronami. No i myślę, że to, co bardzo poruszyło większość z Państwa, myślę, serca, to przede wszystkim opowieść o tym, jak cienka, proszę Państwa, jest granica między szczęściem a rodzinnym dramatem. Czy Państwo się ze mną zgodzą? I jestem bardzo ciekawa Państwa opinii. Kto pierwszy z Państwa ma ochotę zabrać głos? Bardzo proszę. Agnieszka, bardzo proszę. No ja muszę powiedzieć, że ta książka bardzo mnie wciągnęła i wywołała we mnie całą paletę uczuć od oburzenia po niedowierzanie. Sama mieszkałam w innym kraju przez lata, urodziłam tam swoje córki i musiałam się podporządkować wielu zwyczajom i regułom, zupełnie innym niż panujące w Polsce, ale ta ingerencja ze strony państwa nigdy nie była tak mocna jak ta, która jest opisana w tej książce ze strony państwa norweskiego. Ten sposób, w jaki żyją Norwegowie, jak sobie radzą z problemami, a przede wszystkim to, jaka jest organizacja państwa, budzi moje zdziwienie i niedowierzenie. Mają oczywiście świetny socjal, nowoczesne, dobrze zorganizowane systemy zdrowia, edukacji, wspaniała opieka państwa, ale najwyraźniej to się przekłada również na taką mocną kontrolę nad społeczeństwem, które w nim mieszka, żyje. Co mi się bardzo spodobało, to to, że autor nie dał się zwieść takiej polskiej histerii, a nie zmylić norweskiej zasadniczości. I tutaj ten obiektywizm bardzo mi się podobał. To tyle. Tak, myślę, że tutaj Agnieszka powiedziałaś, ujęłaś sedno. Kto z Państwa, bardzo proszę. Czy jeszcze jakaś pani Wanda tutaj, tak? Mnie się bardzo podobało w książce, że w zasadzie autor ujął całą tą organizację opiekuńczą z różnych stron, ujął no wszystkie chyba możliwe aspekty i tak bardzo, bardzo rzetelnie podszedł do sprawy i myślę, że ta nagroda
mediatora mu się należała, bo książka no jest od wielu, porusza tyle aspektów, tyle różnych postaw i sytuacji, że naprawdę jest godna uwagi. Tak, ja myślę też, proszę Państwa, że tutaj na plus dla autora właśnie ten obiektywizm jest bardzo tutaj mocną stroną, dlatego że no, reportaż powinien być obiektywny, tak? On powinien wywołać uczucia w odbiorcy, ale powinien jednak być tak zrelacjonowany i tak napisany, że to my powinniśmy tutaj być tym, można powiedzieć, sędzią w jakimś tego słowa znaczeniu. Bardzo proszę. Mogę, tak? Tak, Adrian, oczywiście, tak, bardzo proszę. Okay. Tak. Bo tutaj pani Agnieszka użyła sformułowania, że ta kontrola państwa w kontekście tych dzieci, tak, i jakby sprawowania tej funkcji tego policjanta nad wychowaniem. Ja bym raczej użył słowa opieka niż kontrola, bo nikt tak naprawdę tym rodzicom, a nie wiem, z kamerami do domu nie wchodzi. Jakby ja uważam, że akurat ten model, który gdzieś tam się w Norwegii i to podejście do rodziny, myślę, że jest o wiele jakby bardziej bezpieczny, pomimo tego, że możemy się z nim nie zgadzać, bo jednak jesteśmy krajem słowiańskim i jakby nasza relacja, nasza uczuciowość jest trochę inaczej okazywana, to jednak myślę, że model norweski wyklucza pewne i zapobiega pewnym patologiom, z którymi w Polsce mamy niestety coraz częściej do czynienia. Jakoś tak się złożyło, że akurat przed tą książką przeczytałem ten weekend, w sobotę i w niedzielę, ale przez ostatnie 2 czy 3 tygodnie wyświetlały mi się z jakichś niewiadomych mi przyczyn na Facebooku różne jakieś artykuły społeczne, być może dlatego, że kiedyś oglądałem Uwagę niedawno i po prostu mnóstwo ten. I w co drugim chodziło o albo zamordowanie dziecka, albo pobicie swojego dziecka. I wszystko się działo jakby tu i teraz, nie? To nie jakaś tam sprawa sprzed 10-15 lat, że jakaś ten, tylko nie wiem, w okolicach Nowego Roku jakaś matka w Łodzi prawie zakatowała swoje dziecko, matka, która miała 22-23 lata i oczywiście nikt nie zareagował, tak? W momencie jakby bicia niedawno, czy dzieciaki się mordowały, tam chłopak zaszkoletował dziewczynę, tak? Dzieci jeszcze, bo tu 14-15-latkowie. I oczywiście, czy w Norwegii się to zdarza? No na pewno tak, bo to jakby się wszędzie takie rzeczy zdarzają. Pytanie, na ile państwo norweskie, nie ma tutaj tych statystyk, i tego mi w tej książce brakowało, że nie ma takich statystyk pokazujących na przykład badanie przemocy nad rodziną, problemu przemocy w rodzinie. I oczywiście one nigdy nie są wiarygodne w pełni, tak, bo w Polsce wiele tematów się ukrywa, różne metodologie badania też są, ale nie ma, tego mi brakowało, pokazanie, czy ta funkcja opiekuńcza, jednak nie kontrolna w mojej ocenie, tylko bardziej opiekuńcza państwa, na przykładzie konkretnych rodzin, jakby skutkuje tym, że faktycznie tych dzieciaków, poza tym, że się je odbiera, to czy na przykład, nie wiem, jest mniejszy stopień odnotowywanych zgłoszeń przemocy w rodzinie, tak? Pytanie o ile w Polsce jest realnie odnotowywanych, a ile się dzieje, tak? To jakby jest na inną pewnie dyskusję, ale tego mi w tej książce brakło, a co do jakby oceny obiektywizmu, jakby całości materiału zebranego, no to w pełni się z przedmówczyniami zgadzam. Adrian, ja troszeczkę jednak mam wątpliwość, czy model, z którym ty jakby bardziej idziesz tutaj w kierunku tej opiekuńczości, tak, opieki państwa, a ja się zastanawiam, czy ten model, z którym ty się teraz zgadzasz, czy on czasami nie przybrał taką formę karykatury, słuchaj, czy to nie wymyka się im spod kontroli trochę, bo ja bardziej tutaj, niż jest opieka, ale ja uważam, że tam jest kontrola przede wszystkim i ta kontrola, która im się chyba wymyka i która może jednak krzywdzić rodziny.
Owszem, oni mają, ta idea tego urzędu ma się opierać na pomocy, tak? Jest problem, my wkraczamy, pomagamy, wysyłamy psychologów, ale zobacz, w większości tych przypadków, nie we wszystkich, pokazane zostało, że tam jest rachciach i naraz dzieci nie ma i nie ma ich 2 lata. Już pomijam fakt, czy rodzice, bo tam niektóre przypadki były takie, że tam się nic konkretnego nie działo, takiego złego, że tam były po prostu czasami zupełnie jakieś tam, ja nie mówię o klapsach, ale tam brat uderzył zabawką siostrę czy brata, tak? I pomijam te już jakby patologiczne przykłady, ale ja się boję, że wiecie co ja miałam, jak czytałam, karta za kartą, historia za historią, pomyślałam sobie, Boże, jakie to szczęście, że jestem tu i teraz. Dokładnie. Naprawdę. Ja bym się tylko ad vocem, 2 zdania i obiecuję, że już się nie będę odzywał. Nie, absolutnie potem. Masz się odzywać. Tylko żeby nawiązać też do tego, co mówisz. Znaczy ja przede wszystkim jestem skrajnym liberałem, więc jakby funkcja opiekuńcza państwa mi kompletnie nie pasuje, ale rozumiem ten model i jestem w stanie go zrozumieć, że jakby państwo w związku z tym, że jakby coś od siebie daje, no to też wymaga pewnych wzorców. I tutaj tylko to wyjaśniając. Druga rzecz to, że tutaj ja tutaj miałem taką zasadniczą wątpliwość, czy nie lepiej jest czasem 3 razy zareagować nad wyraz, niż raz dopuścić do kogoś zakatowania albo śmierci. Tutaj mam pewną wątpliwość, bo z drugiej strony większość jednak tych bohaterów, no to umówmy się, tam przemoc nie wobec dzieci, ale przemoc między partnerami, no głównie jednak facetów, była tym elementem, który się powtarzał, tak? I to nie był jedna historia czy dwie, tylko na nie wiem ile to jest, pewnie z 15 historii, no to pewnie były one w koło 10 czy 12, tak? Tu jest pytanie, czy wiesz, jakby to nie zapobiega pewnym przenosinom pewnych mechanizmów przemocy i często tak, były tutaj niezasadne te interwencje, no ale system tworzą ludzie. To jest kwestia, tak jak mówił, dofinansowania, szkoleń i tego typu. I ja już opuszczam rękę. Pani Ela, tak, bardzo proszę. Pani Elu, mikrofon. Ja co prawda nie jestem skrajną liberałką, ale jestem liberalna i daleka jestem od wizji państwa opiekuńczego. Ale tak jak Adrian, rozumiem ideę tego państwa, bo to państwo ma konkretną ideę. Daje strasznie dużo. Daje obywatelowi nie tylko opiekę, ale moglibyśmy nawet powiedzieć nadmiar tej opieki, ale równocześnie czegoś żąda w zamian i tu się z Adrianem absolutnie zgadzam. Natomiast w naszym państwie państwo niewiele daje, formalnie rzecz biorąc, ale też niewiele wymaga. I w tej książce, o której dzisiaj rozmawiamy, muszę państwu powiedzieć, wartością niebywałą jest dla mnie, oprócz reportaży, które znałam jeszcze wcześniej, bo one się ukazywały systematycznie w Gazecie Wyborczej. No i przyznam szczerze, że czytanie samych reportaży wywoływało właśnie takie emocje, no, głębokiego poruszenia, nie mieściło się to mi w głowie i tak dalej, i tak dalej. Tam była jeszcze akcja, kiedy pan detektyw Rutkowski, tak? Porywał te dzieci z tej Norwegii, przywoził, była interwencja konsulatu i cała historia taka dyplomatyczna, dlatego że Norwegowie zareagowali na szczeblu dyplomatycznym. Ale wydaje mi się, że zupełnie inaczej czyta się reportaże same, a inaczej z tym komentarzem, który jak gdyby tłumaczą państwo norweskie. I tam, proszę państwa, to w ogóle zmienia się perspektywa. Przeczytanie samych reportaży wydaje mi się, jeżeli nie mamy wiedzy o Norwegii, no to możemy mieć takie mocno emocjonalne podejście z perspektywy obywatela tego kraju. Natomiast ten komentarz i to objaśnienie tego państwa, no wyjaśnia mnóstwo spraw. Ja wynotowałam sobie, ponieważ to mnie bardzo zaciekawiło, Norwegia, mimo tej restrykcyjnej polityki wobec swoich obywateli, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi, ma jedno z najwyższych, jest drugie czy trzecie na szczycie, jeśli chodzi o zaufanie obywatela do państwa.
No to proszę Państwa, no to o czym świadczy. A druga rzecz, Polska jest na 36. miejscu, a to są dane sprzed kilku lat. Myślę, że teraz by to sytuacja wyglądała jeszcze gorzej. Norwegowie by się utrzymali na szczycie, my spadlibyśmy niżej. I wynotowałam sobie rzecz następującą. Bo liczby jak gdyby pokazują skalę. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców wskaźniki dla obu grup Norwegów i imigrantów, czyli my należymy do tej drugiej grupy, są w zasadzie identyczne. Czyli to, bo to nie jest tak, że Norwegowie atakują tylko Polaków, czy w ogóle imigrantów różnych nacji, ale również w stosunku do swoich obywateli. Więc liczby pokazują, że to się odbywa mniej więcej na tym samym poziomie. No i to jest, proszę Państwa, ja myślę, że często wynika z faktu, dlaczego nam się wydaje, że to jest takie restrykcyjne? Dlatego, proszę Państwa, że my w naszym kraju mamy zupełnie inne podejście do dziecka. I jeśli Państwo przeglądnęliście te komentarze, te jak gdyby tłumaczenia, to norweskie państwo stawia, proszę Państwa, w aktach, w ustawach jest, że wszystkie te działania są w interesie dziecka, które ma żyć w warunkach sprzyjających jego rozwoju, niekoniecznie z rodzinami biologicznymi. To jest punkt wyjścia, proszę Państwa. Więc wszystkie działania idą w tym kierunku, żeby dziecko zabezpieczyć. W polskiej ustawie, proszę Państwa, zostało sformułowanie następujące, że ja sobie to tutaj wynotowałam, bo ja się tutaj mocno dzisiaj przygotowałam, bo tak jak Adrianowi wyświetlało mi się strasznie w mediach społecznościowych patologiczne przypadki dzieci, że w naszej ustawie z 2004 roku o pomocy społecznej, nie opiece, a o pomocy społecznej, jest, ma na celu umożliwienie osobom i rodzinie przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, które nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia i zasoby. W całej ustawie, którą przeczytałam, nie ma nigdzie informacji, że wszystkie te działania pomocowe w oparciu o tą ustawę mają zabezpieczyć dziecko. Jeżeli pomoc w myśl tej ustawy udziela się rodzinie, to udziela się, proszę Państwa, jeżeli na przykład odbiera się dzieciom patologicznym rodzicom, udziela się ojcu i matce, którzy są dubeltowymi alkoholikami, przemocowymi ludźmi i no mają mnóstwo rzeczy na sumieniu, udziela się terapii rodzicom, finansowej pomocy rodzicom, prawnej pomocy rodzicom, ponieważ komórka rodzinna jest najważniejsza. I chodzi we wszystkich dokumentach wewnętrznych tej pomocy społecznej, żeby dziecko wróciło do rodziny. Czyli ma się zresocjalizować rodzinę. Dziecko nie jest reprezentowane przez nikogo. Nawet jeżeli jest zabezpieczone w rodzinie tej, w rodzinie zastępczej, czasowej, to opiekun nie ma prawa reprezentować dziecka w żadnym wypadku. Nie może go skierować na pomoc, na terapię, nie może świadczyć do sądu. I to, proszę Państwa, 3 lata jest. Cała pomoc Państwa jest skierowana na patologicznych rodziców przemocowych. Natomiast nie ma pomocy dla dziecka. I jak ja się temu przyjrzałam, tak, ponieważ no wiecie Państwo, że zawodowo też mam kontakt, że tak powiem, z dziećmi, to przyznam szczerze, że ten system norweski, aczkolwiek bardzo skrajny i wydaje mi się, że no momentami mocno, że tak powiem, no spolaryzowany, no nie wiem. Jeśli miałabym mieć do wyboru dziecko, które jest zabezpieczone i dziecko, któremu się poprawia, daje mu się terapię, daje mu się opiekę i dziecko, które ma wrócić do rodziny, która ma się ponoć zresocjalizować, no nie wiem. I jeszcze potem będę chciała zabrać raz głos, także tyle zdania. No wiem, że ten system jest tam no, bardzo skrajny, ale mam znajomą, która wyjechała kilkanaście lat temu, 20 parę lat temu do Norwegii z małymi dziećmi, z dwojgiem chłopaków,
bardzo ruchliwych, bardzo emocjonalnych takich i mających mnóstwo kłopotów w szkole. I muszę Państwu powiedzieć, że ani raz, mieszka tam dalej, chłopcy się tam pożenili i w ogóle świetnie się im, że tak powiem, odnaleźli się w tym systemie i zarówno rodzice, jak i dzieci, ani raz nigdy nie padło określenie negujące to, czyli... Ale Pani Elu, ja tylko o jednej takiej, tutaj jest bardzo cienka granica, bo ja oczywiście pomijam wszelkie paradoksy nasze, krajowe, polskie, w prawie i w ustawodawstwie, szczególnie pod kątem tutaj dzieci, ich praw, ale jeżeli tak myślę sobie, wie Pani, o swojej rodzinie, tak? Taka zwykła, normalna, statystyczna rodzina, no nie ma u mnie przemocy, nie ma u mnie patologii, ale powiem szczerze, że zdarza mi się na moje dzieci podnieść głos. Ale Pani Olko, my wszyscy mamy jeżeli, taką perspektywę. Ale wie Pani, ale jeżeli sąsiad mnie nie lubi i zdarzyłoby się coś takiego, że on ma prawo i na takich przesłankach, według takich przesłanek, bo ja krzyknęłam na moje dziecko, to i odbierają mi to dziecko, no na Boga. No. Pani Olgo, myślę, że po pierwsze my mamy inną perspektywę. My mamy perspektywę domów, w których nie ma patologii, nie ma przemocy, nie no ma ja z tej perspektywy myślę, ale wiem, że są patologie, ja wiem. No, no więc Pani patrzy na to zagadnienie tak jak jedna. Ja i mnóstwo czytelników, mnóstwo ludzi. No przecież ojciec i matka jest najlepszy. No nie zawsze, no nie zawsze. No ale widzi Pani, no jeżeli naprawdę też będę Państwu tam potem polecać pewne rzeczy do przeczytania i do wysłuchania. Ja myślę, że z dwojga złego, z przemocowego, chorego, patologicznego domu powinno być dziecko zabrane. No nie tak. Bierze w resocjalizację, ponieważ ja przez prawie 30 lat pracy zawodowej plus studia, to jest prawie 40 lat, proszę Państwa, nie widziałam jak gdyby efektów tych działań. Natomiast widziałam powrót dzieci do takiej rodziny i nic z tego dobrego nie było. Więc pewnie rozumiem, że tam były takie sytuacje, że my też mamy inną perspektywę. No ja byłabym prawdopodobnie, też miałabym kłopoty, bo ja jestem emocjonalna, mówię głośno, często podnoszę głos, musiałabym nad tym zapanować. Ale myślę, że z tego powodu by mi, proszę Pani, dzieci nie odebrano. Tak mi się wydaje, bo moja koleżanka jest jeszcze bardziej emocjonalna i ona miała dwóch urwisów i tam były różne no, pokrzykiwania i nigdy nie miała kłopotu z tym systemem. Więc no nie wiem. No, trudna sprawa. I teraz nie wiem, czy Pan Piotr, przepraszam, czy Pan Piotr, czy Pani Ewelina była pierwsza, bo nie zauważyłam, wiem, że jeszcze Agnieszka będzie chciała... Chciałam tylko zapytać o źródło tej statystyki Pani Eli i to wszystko. To wyczytałam w książce, którą żeśmy czytali. To na 1000 mieszkańców? To wyczytałam w komentarzu, proszę Pani. W tej części opisowej do reportaży. Dobra, dziękuję. Dziękuję. To teraz albo Pan Piotr, tak? Pan Piotr, albo ja pan... zawsze ustępuję kobietom. Dobrze, o gentleman. Super. Pani Ewelinko, bardzo proszę, Pan Piotr będzie zaraz za Panią. Tylko nie mamy głosu. Mikrofonik. Nie, mamy problem z głosem. Nie słyszymy. To może Pan Piotr, a Pani Ewelina w tym czasie spróbuje technicznie poprawić jakość. Ja mam dużo spostrzeżeń, ale chaotycznych jak zwykle. Nauczyciele tak mają. Takie pierwsze spostrzeżenie, bo rzeczywiście Norwegowie mają zaufanie do państwa, ale chyba nie mają zaufania do rodziców. To jest dziwne, bo oni mają większe zaufanie do urzędników, a mniejsze do rodziców. To jest specyficzne, czyli my ufamy państwu, ale państwo nam nie ufa. Trochę mi ta książka rzeczywiście dobrze napisana, bo budzi emocje od A do Z. Czyli o, złe państwo norweskie, o, super państwo norweskie, o, złe państwo norweskie i tak ciągle. Ale zgadzam się tutaj, że musielibyśmy kompletnie zmienić naszą perspektywę, bo moje dziecko też by już wylądowało prawdopodobnie kilkakrotnie w rodzinach zastępczych.
jak zwykle, no, coś się tam wrzaśnie, coś się powie, a dziecko też, jak doskonale wiemy, różne rzeczy potrafi powiedzieć. Jak ubieram jej buty i mówię, musisz ubrać buty, bo biegasz i się przewrócisz. No patrzy, nie bij mnie, nie bij mnie. No i ja już ląduję w więzieniu, a dziecko jest gdzie indziej, prawda? Więc no, póki tam nie mieszkamy, nie wiemy, jak to naprawdę wygląda. Wierzymy oczywiście, że reportaż jest pod tym względem absolutnie prawdziwy, ale do końca tego nie wiemy. Czego mi w tej książce brakuje? No, ona musiałaby oczywiście być zupełnie innym wtedy stylem napisana. Brakuje mimo wszystko, albo też ja nie pamiętam, bo jednak jakiś czas upłynął, od kiedy to przeczytałem, informacji, dlaczego w ogóle on powstał. Zwróćcie uwagę, ufamy państwu, państwo powinno w takim razie ufać też nam, czyli prawdopodobnie, ale to musielibyśmy przebadać historię Norwegii w XIX wieku, tam były jakieś straszne rzeczy. Jeżeli aż tak mocna instytucja musi powstać, to znaczy, że rodzi się z jakiejś niewiarygodnej potrzeby. Prawdopodobnie mają jakieś trupy w szafie, w sensie jakieś niedobre doświadczenia z przeszłości i tego mi brakuje. A brakuje mi też jakichś takich badań, ale znowu, no, to nie jest miejsce na tę książkę, to właściwie gdybym bardzo poszkodował, to bym znalazł. Chciałbym zobaczyć, jak Norwedzy widzą świat, w tym sensie, że nie tylko jak widzą opiekę nad dziećmi, rzeczywiście tutaj dziecko zupełnie inaczej jest ustawione niż u nas, być może lepiej, ale chciałbym wiedzieć, co oni myślą, jakie wartości są dla nich ważne, oprócz tych wartości tutaj rodzinnych, które widzimy, dziecko przede wszystkim i wartość. Co jest dla nich ważne, co jest nieważne, jak oceniają innych. Bo ja sobie tak myślę, że oni troszeczkę na nas patrzą prawdopodobnie, nie tylko na nas, a na inne narody też, jak my na Ukraińców. Tak sobie myślę, możemy oddać, że dla nas Ukraińcy, no okej, w porządku, też ludzie, prawda? No ale Ukraińcy, prawda? Wiadomo, jak się na to patrzy. I myślę, że oni trochę patrzą na nas też pod tym kątem. I ostatnie spostrzeżenie takie, dlaczego oni nie reformują, prawda? Cały czas tej książce przewijało się, dlaczego to nie zmienicie? Dlaczego nie oddzielicie systemu opieki od systemu kontroli jakiejś? Przecież to najprostsze. I myślę, że tego się długo już nie stanie, bo oni to jest tak, jak coś stworzymy, jesteśmy z tego super dumni i dlaczego jakiś obcy człowiek będzie nam mówił, że mamy zmienić? Ja myślę, że w Norwegii to się bardzo długo jeszcze nie zmieni. Oni są tak dumni z tego systemu mimo wszystko, że chyba go bardzo długo nie zmienią. Tak więc no, ja nie ukrywam, 50 tysięcy razy bym się zastanowił, zanim bym w Norwegii zamieszkał. Z dzieckiem oczywiście, chociaż myślę, że jestem w miarę dobrym człowiekiem. Dlatego, że jeżeli komuś się ufa bardziej niż mnie w stosunku, on jest dobry, bo jest Norwegiem, jest urzędnikiem norweskim, a ty nie jesteś dobry, to mnie taki system z całym szacunkiem nie odpowiada. Chociaż tu się zgodzę chyba z panią Elżbietą, jeśli dobrze pamiętam, że rzeczywiście reportaże, jak się czytało, to się inaczej odbiera. Książka bardziej tłumaczy państwo norweskie, tu się zgodzę. I już dziękuję. Dobrze, pani Elżbieto, ale jeszcze pani Ewelinka. Pani Ewelino? Ja tłumaczę panu Piotrowi, skąd się to wzięło. To za chwileczkę, jeżeli mogę prosić, bo pani Ewelinka jest w kolejce, dobrze? A czy mnie słychać teraz? Tak. Oj, to bardzo się cieszę, miałam usterkę taką techniczną. Powiem państwu szczerze, że tak jak państwo, ja też bardzo emocjonalnie podchodziłam do tej książki, a jest to między innymi spowodowane tym, że ja mam taką bardzo bliską rodzinę w Norwegii. Mój mąż ma dwóch braci, którzy mieszkają ze swoimi żonami i z dziećmi w Norwegii, no już od 10 lat około. Ja byłam 3 razy na wakacjach w Norwegii i dla mnie był to taki skandynawski raj. Aczkolwiek mojego optymizmu moja rodzina nie podziela, a propos właśnie mojej wizji Norwegii, prawda? No ich do wyjazdu zmusiła, to jest emigracja zarobkowa. Oni tam po prostu znaleźli lepszą pracę, faktycznie mają dużo lepszy standard życia niż tutaj w Polsce. Ale jeszcze właśnie a propos tego reportażu, ja musiałam porozmawiać z żoną mojego męża, z Madzią. Rozmawiałyśmy wczoraj i właśnie a propos tego Barnevernetu, jak oni to widzą. No Madzia przyznała, że no, nigdy nie mieli styczności z tym urzędem, ale jest wychowywanie dzieci cały czas podszyte strachem. Ja myślę, że to mają Polacy, to wynika z różnic kulturowych. Oni nie są do tego przyzwyczajeni, prawda? Natomiast szkoła mocno wnika w to, w jaki sposób dziecko sobie jest wychowywane. Powodem zainteresowania ze strony szkoły jest na przykład to, że dziecko
nie ma rano apetytu. Dlaczego nie ma rano apetytu? Może się źle odżywia. W przedszkolu na przykład dziecko zbyt długo spało. Proszę dziecko przebadać pod kątem narkolepsji. No powodem zapytań były też jakieś siniaki, prawda? Gdzie dziewczynka się gdzieś przewróciła i faktycznie z tymi siniakami przyszła do szkoły. I tak jak mówię, tam nigdy Barnevert nie musiał wkroczyć. Natomiast no, oni żyją w takim strachu, bo jest pytanie, czy będą w stanie się wytłumaczyć, znają na tyle norweski, prawda, żeby właściwie opisać sytuację. No ta książka potwierdza, że takie przypadki się zdarzają, prawda, że to jednak bariera językowa jakby uniemożliwia wytłumaczenie się. Myślę, że tutaj no, mnie się bardzo podobał obiektywizm autora, bo on też pokazuje właśnie, że no, w nas Polakach, zresztą może nie w nas wszystkich, ale w tych emigrantach, którzy wyjeżdżają do Norwegii, jest też takie pieniactwo troszkę. Oni są głośni, prawda? Oni są przekonani, że coś im się należy, że starają się jak najwięcej zdobyć, wyciągnąć z tej Norwegii, prawda? Widać tę taką pazerność też, mnie się wydaje. Prawda? Jeżeli są pampersy za darmo, to trzeba nie wiadomo ile wykupić tych pampersów i jeszcze całą rodzinę obdarować, prawda? No i myślę, że też przez to nie są do końca też dobrze postrzegani, ale to przede wszystkim jest, wydaje mi się, że taka różnica kulturowa. Natomiast to, co mnie się nie podoba i co gdzieś budzi taki mój duży niepokój, tutaj mówił pan Piotr o trupie w szafie. Ja myślę, że oni tworzą coś takiego jak, nie wiem, inżynieria genetyczna, że wyeliminujmy jakieś niezdrowe przypadki, prawda? Chodzi o eugenikę, która była gdzieś tam w historii, prawda, państwa norweskiego, ale też no właśnie zapobiegajmy jakimś odchyleniom. Tam jest taki rozdział w tej książce, który mówi o drugiej stronie medalu, że w tych ludziach są takie ponure emocje. Świadczy o tym sztuka. Park Wigelanda, byłam w tym parku Wigelanda w Oslo. Faktycznie te rzeźby robią niesamowite wrażenie. Są rzeźby przedstawiające dorosłych z dziećmi, ale te relacje nie są zdrowe pokazane w tych rzeźbach. To jest, emocje tam pokazują właśnie jakieś takie bardzo zwierzęce instynkty, które gdzieś są tłumione. Ja myślę, że to państwo wymaga takiego tłumienia tych instynktów. Jest taka właśnie dla mnie inżynieria, utopia. Wiem, jak się kończą utopie. To nie jest do końca do przeprowadzenia. Natomiast ten trup w szafie, to wydaje mi się, że to jest ta skłonność do kazirodztwa i pedofilii. Te dwa rozdziały ostatnie, no to po prostu mną wstrząsnęły. Nie wiem jak państwem, ale no jak jeszcze gdzieś sobie tam myślałam, okej, okay, różnice kulturowe, możemy tego nie zrozumieć, to te dwa rozdziały po prostu mnie no, przybiły strasznie. Póki mam jeszcze głos, to chciałam tak powiedzieć troszeczkę o takich zabawnych stronach, gdzie widziałam te różnice kulturowe. Zdarzało nam się podróżować po Norwegii, no i faktycznie myśmy stworzyli sobie taki wizerunek jako typowy Polacy. Nie wiem, czy państwo tam pamiętają, że mówi się o Norwegach, że oni są świetnie zawsze przygotowani. Oni uwielbiają pokazać, że do każdej sytuacji mają odpowiedni sprzęt i tak dalej, prawda? Zdarzyło mi się chodzić po górach w Norwegii, na południu w pobliżu lodowca i ponieważ mieliśmy bardzo oszczędny bagaż, no wyglądaliśmy przekomicznie, bo ci Norwegowie faktycznie mieli świetny sprzęt. Ja szłam w pelerynach takich workowych, które sobie gdzieś tam kupiłam u nas w górach i faktycznie odstawaliśmy od reszty. No to trzeba im przyznać, że oni uwielbiają naturę, uwielbiają właśnie obcowanie z tą naturą, są świetnie na to przygotowani. I wakacje tak, wakacje polecam, rewelacja, no fantastycznie, można tak zresetować się, naprawdę przepiękny kraj. Natomiast na dłuższą metę brakowałoby mi też takiego zaplecza właśnie kulturowego. Oni nie mają tych potrzeb, tam nie ma, ja akurat mieszkałam na wsi, no ale to faktycznie te miejscowości są bardzo daleko od siebie położone, więc do miasta jest daleko, każde wyjście gdzieś do kina wiąże się, no organizacyjnie jest bardzo trudne, prawda, więc nie ma jakby dostępu do tej kultury. No, obcowanie z naturą tak, ale nie przez całe życie. No, tego aspektu kulturowego tutaj mi bardzo brakowało, takiego artystycznego też, prawda? No jednak to nie jest tak, że żyjemy tylko dla dzieci, też się chcemy rozwijać. Byłam z dziećmi i faktycznie były też takie sytuacje, że jak kiedy były malutkie i na przykład w jakimś tam parku rozrywki, które się rozpłakało, bo nie chcieliśmy kolejny raz jechać na tej samej karuzeli, to był stres. Dla nas był stres, bo już wiedzieliśmy, że musimy tutaj wyważyć, jak się zachowamy w stosunku do dziecka, więc no, takie są moje refleksje po książce i po obcowaniu z Norwegią. Dziękuję. A ja myślę, że już oddam głos pani Eli, bo chciała tutaj skomentować do pana Piotra wypowiedzi i zaraz pan Gustaw oczywiście, ale ja tylko powiem, że te różnice kulturowe
No one też i ja myślę, że to też jest podłoże i różnice kulturowe, te między nami różnice, Polakami a Norwegami, o może powiem tak, wypływają i z tych różnic kulturowych, ale też uwarunkowań historycznych. Pani Ewelino, ja pamiętam, jest fragment właśnie o tym parku, kiedy jest opisywany, jakie tam są postaci, co mogą symbolizować, że jednak nam, Polakom, czy samemu autorowi mogłoby się to kojarzyć z rzeczami strasznymi. Ale jak wypowiadali się Norwegowie teraz, w dzisiejszych czasach, bo przecież park powstał dawno, dawno temu, to jednak oni mieli na myśli same piękne rzeczy, patrząc na te postaci. Więc tutaj jest różnica w spojrzeniu i myślę, że tutaj właśnie i w kulturze, i w historii. Pani Elżbieto, bardzo proszę, bo chciała Pani dwa słowa do wypowiedzi Pana Piotra i zaraz potem Pan Gustaw. Sprawa wygląda tak, że... No teraz już przyznam szczerze, nie wiem, czy to jest z tej książki, czy z takiej, którą tutaj... nie wiem, czy zostało to wynotowane z tej, czy zostało to wynotowane z takiej książki Norwegia, Podróże Marzeń. Myślę, że to było raczej z tej. Dołożyłam sobie informacji, bo tak właśnie nie bardzo mogłam zrozumieć, próbowałam to zrozumieć tych Norwegów bardziej. Ja w Norwegii nie byłam. Okazało się, że sporo literatury przeczytałam norweskiej, jak tak potem zaczęłam, że tak powiem, przeglądać własne zapiski czytelnicze. Natomiast wyjaśniam i znalazłam taką informację, że tam raczej nie ma trupa w szafie, tylko tam jest zupełnie inne podejście do dziecka jako osoby. My mamy duży próg tolerancji na to, co... traktują Polacy dziecko jako własność, z którym mogą zrobić różne rzeczy, w związku z tym no, różne rzeczy się też dzieją, i dobre, i złe. Natomiast tutaj, nie wiem, czy to dobrze przeczytam, jest Ellen Key. W 1900 roku, a więc przed naszym Korczakiem, napisała książkę pod tytułem Stulecie dziecko. I główną myślą przewodnią jest taka: wychowanie powinno raczej wzmacniać indywidualność i swobody, swobodny rozwój. I tak dalej, wszystko to potem jak gdyby na czym opierał się właśnie ta książka dla naszego Korczaka, który jest niedoścignionym wzorem, jeśli chodzi o podejście do dziecka. Wiesz, on mówił, że trzeba kochać dziecko, a to są dopiero lata 30. Natomiast... to jest zupełnie inne podejście. Tam dziecko jest wartością, w związku z tym dzieckiem się opiekujemy. Dziecko ma poczucie, że jest ważne. Nie wiem, jak u nas jest. Myślę, że też część dzieci ma takie poczucie. Natomiast ja cały... I stąd to wytłumaczenie. Jeśli przyjrzeć się na przykład systemowi edukacyjnemu w Norwegii, to tam na podwórko wychodzą dzieci codziennie bez względu na pogodę i temperaturę. U nas raczej nie. Jest gdzieś, nie wiem, już nie pamiętam, czy to było w tej książce informacja, jak polska rodzina wyjechała do Norwegii, zrobiło się chłodno, zimno, dziecko mocno wyubierane od stóp do głów, czapeczka, szaliczek, rękawiczki, wyglądało jakby się urwało z innego systemu klimatycznego, a temperatura była taka sama, bo Norwegowie, norweskie dzieci były, no powiedzielibyśmy, w takim wariancie chłodnego lata w naszym pojęciu. I rodzice tego dziecka zostali wezwani w szkole i w przedszkolu, bo dotyczyło to dwóch różnych okresów wiekowych, i zwrócono rodzicom uwagę. I efekt był tego taki, że doszło do konfliktu. To znaczy matka uważała, że ona będzie wiedziała lepiej, jak się dzieckiem zająć. Efekt był taki, że dziecko było wiecznie chore, więc interweniowało i przedszkole, i szkoła. Natomiast ta moja koleżanka dalej pracuje w szkole i opowiada, że to są w ogóle, że to jest inny świat. Norweskie dzieci, jeśli kłamią, to są tak rzadkie sytuacje, że tam w ogóle nauczycielowi do głowy nie przyjdzie wziąć pod uwagę, że dziecko kłamie. Oczywiście zdarza się to, bo przecież oni nie są święci, bo by od razu poszli do raju. Natomiast jeśli kłamią, to się potem okazuje, że dziecko jest mocno patologicznie zaburzone w jakichś
prawda, no, psychicznych sprawach. Więc myślę, że to jest, jak jest dziecko wychowywane, jakie jest podejście do dziecka, jak jest zabezpieczone. Inna moja znajoma powiedziała, że mąż pracuje w Norwegii, powiedziała, że w życiu tam nie pojedzie, dlatego że boi się, że jej dziecko odbiorą. Ja mówię, no ale czy robisz coś dziecku takiego, co mogłoby być podstawą do odebrania? Ona mówi, na wypadek wszelki zostaliśmy w kraju. Ja i dwoje dzieci. Więc wiecie Państwo, no przyzwoici ludzie. Także tyle. Dobrze, Pani Gustawie, bardzo proszę, bo czeka Pan w kolejce cierpliwie. Dziękuję. Proszę Państwa, no już z tej dyskusji widać, że patrzymy na ten system norweski z pewnym zastrzeżeniem i dystansem, że nie do końca możemy z punktu widzenia polskiego tak akceptować wprost. Może z punktu widzenia Norwegów jest to rzeczywiście inaczej. O tym zdecydowała historia, przyroda, bo zwróćcie Państwo uwagę, że oni są wyciszeni. Wszystkie ludy tam na północ są wyciszeni. Wszyscy na południe są wrzaskliwi. My gdzieś jesteśmy w środku, czyli tak trochę tego, prawda? I to mimo to może się zdarzyć tak, że rodzina polska, która no, ma pewne przyzwyczajenia i znajdzie się w takim właśnie środowisku, w konfrontacji z tamtą kulturą, no może mieć problemy. I właśnie ten autor tutaj przedstawia te wszystkie przykłady takie, gdzie, no powiem szczerze, że nawet on sam, może wprost mu nie wypadało napisać, ale jak przeprowadzał te wywiady, zwłaszcza z Polkami, to tak troszkę też z dystansem, że nie do końca też wierzył, bo zawsze gdzieś tam trochę jest coś jeszcze pod spodem, czyli nie, są niedopowiadane pewne rzeczy. Mnie czego brakuje? No bo to, że państwo norweskie jest bogate, stosunkowo nieduży naród, z historią od właściwie od rozbójniczej historii poprzez biedę i tak dalej, żyli tylko z morza, zwłaszcza północnego, i dalej żyją z tego morza północnego, no bo tam zasoby ropy naftowej są niesamowite. Nadwyżka budżetowa lokowana tam gdzieś w funduszach powierniczych na całym świecie w różnych firmach to jest prawie 9 miliardów chyba na ten moment. No to są potężne zasoby w przeliczeniu na mieszkańca. To oni mają pieniądze na każdą sytuację. W związku z tym ten socjal jest niemalże nieograniczony. Ale ja patrzę na to trochę inaczej. Mianowicie, czy taka nadmierna ingerencja tego państwa, pozostawienie trochę na uboczu jak gdyby jednostki, jaką jest rodzina, i odpowiedzialność tych dorosłych osób za własne dzieci, czy nie tworzy kolejnej patologii? Tu już chyba pani Elżbieta wspomniała o tym, że no dziecko się powinno wychowywać w miłości rodzinnej. No ta miłość rodziców do dziecka i to poczucie jego bezpieczeństwa w polskich warunkach to jest jak gdyby oczywiste. Tam patrzy się tylko na to dziecko. Chociaż tak, no... Różnie to bywa. No są patologie, to ja wiem, ale ja mówię z uogólnieniem. Patrzę powiedzmy na średnią rodzinę, taką jaką ja tworzyłem z moją żoną. Też nie było fajnie wszystko, ale generalnie no, dzieci tam wyszły tak jak powinny wyjść, wykształcone i tak dalej, sobie radzą i ten wzorzec powielają. W ich przypadku nie ma czegoś takiego jak opieka nad rodziną, bo rodzina, osoby dorosłe powinny sobie radzić same. Jeśli popadną w biedę, to też im te dzieci odbierają. Nie martwią się o nich, tylko o to dziecko. A może czasami wystarczyłoby skorygować nieco. I dla mnie ten model myślenia polskiego, że jest ukierunkowany bardziej na rodzinę,
to jest mi bliższy, ale też nie do końca bym to tak pochwalał, bo dorośli ludzie potrafią nadużywać różnych rzeczy. Wiemy, że jeżeli pójdzie no to słynne 500+ w Polsce, co tak naprawdę poprawiło? No może tam niektórym byt poprawiło, ale przecież były takie statystyki, że po wprowadzeniu 500+ z rynku pracy zniknęło około 100 tysięcy kobiet. Nagle. Uznali, że nie warto nawet pracować. No jak ma się 500+, ma się czwórkę dzieci, no to już podstawy egzystencji są. To też nie jest dobry kierunek myślenia. Aczkolwiek uważam, że ukierunkowanie na rodzinę powinno być. Proszę Państwa, w tej dyskusji nie unikniemy jednej rzeczy, bo jaką naukę z tego należy wyciągnąć? Tam już autor wspomniał o tym, że różne organizacje międzynarodowe, państwa, nawet na poziomie dyplomatycznym, tworzą pewną presję i nacisk na Norwegów, żeby oni trochę poluzowali ten swój system taki rygorystycznego kontrolowania. Że to jest dojmujące, no i to jest to, co pani powiedziała już z doświadczeń rodziny, że tam polska rodzina może się nie czuć pewnie i żyje jak gdyby trochę pod strachem. Dla Norwegów może jest to łatwiej, bo oni są do tego przyzwyczajeni, ale to nie jest tak, że tam nie ma patologii. No też są patologie. I tu cały problem, jak poradzić sobie z patologiami. Wcale w żadnym państwie na dzisiaj nie ma dobrych stuprocentowo rozwiązań. Pewnie, że sprzyja temu, jak się ma duże nadwyżki budżetowe i ten socjal jest bogaty, to można ulżyć, ale czy w ten sposób się wychowuje obywatela, który powinien korzystać z wolności i odpowiadać za siebie? No nie do końca tak jest. I zawsze będziemy mieć ten spór. Brakuje mnie takiej jeszcze jednej zakładki do tego, żeby skonfrontować to, co autor opisał, z polskimi realiami. W którą stronę Polska idzie, żeby się nie odbijać od ściany do ściany, co zmieni się władza, to inne priorytety ustawiają. To powinno być ponad podziałami politycznymi. Tu chodzi o wychowanie dzieci, przyszłość tego narodu. To nie może być grą polityczną, bo ktoś powie, tak, dajemy socjal i jest fajnie, mamy głosy, tak? No przecież tak się stało. No ale co to poprawiło w wychowaniu? Tu jest problem. To tyle na ten moment. Bardzo dziękuję. Adrian, już będziesz drugi w kolejce, bo widzę, że jest kolejka, ale ponieważ pan Paweł jeszcze nie zabierał głosu, panie Pawle, bardzo proszę. I zaraz potem będzie Adrian, pani Ewelina, pani Ela, oczywiście wszyscy będziemy dalej rozmawiać. Ja tak w tym momencie, jak dzisiaj czytałem gdzieś, szukałem o Norwegii, o tym właśnie całym systemie opieki, wpadła mi pierwsza informacja, że pewna organizacja pozarządowa, tutaj nie mam wynotowanej nazwy, ale działająca przy ONZ-cie, przeprowadziła badania i wyszło jej, że najlepszym miejscem na wychowanie dzieci na świecie jest Norwegia. To o czymś świadczy w tym momencie. I właśnie, oczywiście powiem coś, co tutaj będzie, spotka się ze sprzeciwem. Ta książka moim zdaniem nie jest obiektywna. Absolutnie tu poszło strasznie dużo pochwał. Oczywiście powoduje, że troszeczkę inaczej spojrzymy, niż jak patrzyliśmy przez te poszczególne reportaże w Gazecie Wyborczej, już troszeczkę jest bardziej wyważona, ale zwróćmy uwagę. Ta książka demonizuje system norweski w znacznej mierze i z naszej dyskusji to wynika właśnie. A tak zdemonizować bardzo łatwo jest. Tam jest 5300 pracowników, bo znalazłem w tej książce. Kilkaset pewnie tysięcy spraw mają rocznie. Bardzo łatwo znaleźć jedną, drugą, trzecią, gdzie rzeczywiście nie zachowali się jak należy. No bo to wiadomo, przy takiej ilości spraw nie jest to trudne. Gdyby tak naprawdę autor chciał być super obiektywny, to po pierwsze dałby nam statystyki, te, o których chyba Adrian mówił, ile tam jest ofiar przemocy domowej, bo to by nam mówiło, czy ten system działa. Próbowałem to znaleźć, nigdzie nie znalazłem, niestety może słabo szukam w internecie. Natomiast czego mi tu brakuje? Tu nie ma Norwegów. Wypowiedzi Norwegów, nie profesorów, nie urzędników, którzy wiadomo sami z tej opieki nie mówią, zwykłych Norwegów. To są tylko Polacy.
Jak nie, Norwegowie na to reagują? Proszę? Są Norwegowie. Ale tylko jako intelektualiści, profesorowie, ale nie ma rodzin. Reportaże też dotyczą patologii tamtego kazirodzin. Ale nie o to mi chodzi. Nie ma żadnego wywiadu z rodzinami norweskimi. Takimi zwykłymi. Jedną, drugą, trzecią. Która się mogła spotkać albo się nie spotkała. Ale jak oni do tego podchodzą? Tu się wypowiadają jacyś właśnie profesorowie, intelektualiści, nie ma problemów, urzędnicy. Ale nie ma Norwegów, są tylko Polacy. Jest tam tylko jedna wypowiedź, taka zdroworozsądkowa rodziny polskiej właśnie, która mówi, nie przesadzajmy, trzeba umieć się odnaleźć w innej kulturze, po prostu i zrozumieć. Tego mi tu brakuje, jednej, drugiej, trzeciej rozmowy z norweską rodziną właśnie, żebyśmy widzieli, jak oni ten system odbierają. Dziękuję za głos. No i powiem szczerze, bo ja tak wyjechałam z tym obiektywizmem i teraz zaczynam się nad nim zastanawiać, panie Pawle, bo tutaj użył pan słowa demonizacja i faktycznie ja, jak czytałam, to dla mnie były demony. Prawda? Takie się, aha. Jak ja czytałem, to po prostu myślałem, no kurczę, no pojechać tym Norwegom. I tu się zgodzę. Rodzina norweska. Kilka przypadków. Dobrze, Adrian, bardzo proszę. Tak, tutaj pan Paweł, dokładnie to samo, na te same rzeczy chciałem też zwrócić uwagę, więc pełna zgoda, że jak o tym już zacząłem mówić trochę wcześniej, że właśnie większość tych przykładów, tych rodzin, to nie jest tak, że to byli święci ludzie, po prostu stąpili z nieba na ziemię norweską i im dzieci zabrano. To nie było tak, że dziecko krzyknęło, że matka krzyknęła na placu zabaw na dziecko i przyszły służby i zabrały dziecko. Tak nie ma. Z tego, co mówiła i pani Elżbieta, i pani Ewelina, które mają jakieś osoby bliskie w Norwegii, no co wynika? No właśnie, że z tym Bavernetem tak, kontaktu bezpośrednio jako takiego nie miały. No bo co? No bo zakładam, że znajomi państwa nie obkładają dzieci, nie wiem, pałką na przykład, jak to w Polsce nadal ma się w zwyczaju dość często, niestety. Więc to jest jakby ten. Ale pan Piotr użył takiego sformułowania, że tam państwo bardziej ufa, jakby twierdzi, że wie lepiej niż rodzice, że nie ufa się rodzicom. I teraz właśnie statystyki, zresztą jest tu przytoczona na pewno ta statystyka gdzieś chyba na początku na temat szczęśliwości, tak? Na temat tego jak i pan Paweł mówił też w tym kontekście o szczęśliwości ludzi, społeczeństwa, tak? No to przecież najszczęśliwsze społeczeństwa od wielu, wielu lat w badaniach OECD i jakby w tych wszystkich przeonz-owskich organizacji, no to jest co? Zawsze jest Norwegia, zawsze jest Kanada i zawsze jest Dania, tak? Oni się tam miejscami wymieniają po prostu, ale zawsze to są te trzy kraje. Czy są tam jakieś trupy w szafie? No na pewno są, tylko tak jak w Kanadzie, nie wiem, czy czytali państwo 27 śmierci Tobiego Obeda, no to pokazuje, jak pełna trauma, nawet ukrywana przez wiele, wiele lat, tak? Potrafi być przez społeczeństwo jednak przetwarzana, być może stąd wynika to szczęście, że bo oni mają do siebie zaufanie, mają zaufanie do funkcjonariuszy państwa. I w Kanadzie też to rozliczenie nie jest jakby zero-jedynkowe, ale ten proces wygląda zupełnie inaczej niż w Polsce. Więc jakby tutaj jeśli chodzi o to szczęśliwość, dlaczego ma zaufanie większe Norwegia do swojego systemu niż do rodziców? A no być może też z tego względu, że jak ja w Polsce chcę sprzedawać ludziom piwo, to muszę być niekarany, muszę mieć oświadczenie o tym, muszę mieć zezwolenie na to, żeby piwo sprzedawać, tak? A żeby dziecko wychowywać, nie muszę mieć absolutnie żadnego przygotowania. Mogę być kryminalistą, mogę być kunem, narkomanem i nikt nigdy nie będzie w to ingerował. Tutaj Norwegowie zdroworozsądkowo podchodzą do systemu. Nie na zasadzie my wiemy lepiej, to ci to powiemy, tylko proszę zauważyć, tam się pojawiają w tych reportażach kilkukrotnie takie stwierdzenia, że my tego nie rozumiemy, ale Norwegowie nie chcą nas pouczać, Polaków, którzy zawsze wiedzą najlepiej, tylko chcą być partnerami w tym rozwoju. To zainteresowanie dzieckiem nie wynika z tego, że ktoś od razu chce je zabrać, czy stwierdzić, źle wychowujesz dziecko, jesteś beznadziejnym rodzicem, tylko wynika z autentycznej troski. I oczywiście system, jak każdy system tworzony jest przez ludzi, więc zawsze będzie słabszy punkt,
i tu są te słabsze punkty. Przy czym tak jak mówię, ja tutaj w tym reportażu znalazłem może jedną czy dwie historie, które dla mnie były moralnie wątpliwe, w sensie, czy faktycznie nie za mocna była ta ingerencja. Dwa, że to jest też, wiecie Państwo, reportaż i znamy tylko i wyłącznie stronę, jedną stronę, relację jednej strony, bo instytucje się nie wypowiadają w Norwegii, tak? Zresztą autor to podkreśla też kilkukrotnie w tych mocniejszych tekstach. Jak tam to na boku sobie zrobiłem notatki z tego, co Państwo mówili, żeby się nie zgubić i żeby w miarę krótko to przedstawić. Jeszcze tylko właśnie chciałem nawiązać do tego, że wiele zależy, myślę, przede wszystkim od perspektywy, z której patrzymy. Z perspektywy polskiej, oczywiście ukształtowanej na programach, nie wiem, Elżbiety Jaworowicz, rozwrzeszczanych ludzi, bo ta sprawa Rutkowskiego to jest stamtąd. Ja to pamiętam z programu Jaworowicz, że tam była jakaś... Boże, dzieci nam zabierają, albo ten jeden z największych mitów chyba po 89, że się w Polsce dzieci z biedy zabiera z powodu biedy, chociaż jest absurd, były może trzy przypadki tak, w 40-milionowym kraju, a zrobiono wokół tego, nie wiem, Państwo pamiętają, 7 czy 8 lat temu jakiś po prostu postulat wręcz polityczny, tak, jakby to miało miejsce po prostu codziennie rano, bo dokładnie tak nie było, bo ja pochodzę z niezamożnej rodziny, nikt nas nie zabierał. A jeszcze, tak, więc wiele zależy od tego, że my po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do zupełnie innego chowu dzieci, wychowywania dzieci, niż Norwegowie. I jeśli Norwegom się taki system podoba, a wszystkie statystyki o tym mówią, szczęśliwości kraju, i to nie wynika też z bogactwa, to jest istotne, mi się nie podoba, dlatego że są bogaci, bo Katarczycy też są bogaci, są 5 razy bogatsi niż Norwegowie, a w rankingach szczęśliwości nie występują, tak? To też o czymś świadczy. Ale bardziej pokazuje, że jakby ich perspektywa jest dla nich słuszna, więc jakby dlaczego mieliby cokolwiek zmieniać, poza oczywistymi rzeczami, które dzieją się w systemie. Jeszcze tylko chciałem dwa słowa o tej pedofilii, tych dwóch ostatnich, że to tutaj padło, już nie pamiętam, czy pani Ewelina, czy ktoś z Państwa powiedział, że takie rzeczy to, no ale proszę Państwa, no, to się w Polsce dzieje prawie codziennie, tylko w Polsce o takich sprawach się po prostu nie mówi. Znaczy inaczej, nawet jeśli się mówi, to się udaje, że się ich nie widzi. Zamyka się oczy i się twierdzi, jesteśmy super społeczeństwem, tak? Jeśli przez czytanie parę miesięcy temu biografię Jankowskiego, tak? No jeśli gość przez 20 lat latał niemal z penisem pod parafią na wierzchu i nikt nie reagował, tak? No to nie jest tak, że nie ma, że tylko Norwegowie, bo są skryci w tym. Proszę pojechać na polską wieś taką głęboką i zobaczyć, jak tam wyglądają stosunki między ludźmi. Ja nie mówię, że tam się wszyscy wzajemnie po prostu biją czy robią jakieś niecne rzeczy, ale to się zdarza w każdym społeczeństwie. W Norwegii, w Polsce, podejrzewam, że w Czechach, w Niemczech, w krajach islamskich. Tacy po prostu są ludzie. I ja bym do tego jakby systemu nie przykładał, że to wynika z Norwegii, bo są zimno chowani, tak? Bo znam dziesiątki przykładów bardziej lub mniej medialnych spraw pedofilnych w rodzinie, nawet gdzieś wśród znajomych, które były po prostu przez wiele, wiele lat ukrywane, tak? Więc bo się o tym nie mówi, tak? Bo dobrym to nie jest niemówienie. Tyle, dzięki. Dan, dziękujemy bardzo. I teraz chyba pani Ewelina, tak? Bardzo proszę. Dobrze, dziękuję. I zaraz pani Ela, tak? Dobrze, ja tutaj powiem, że nie zgodzę się z Pawłem, że ta książka nie jest obiektywna. Dlaczego? Bo ja od początku czytam między wierszami tę książkę. Ja właśnie miałam wręcz wrażenie, że jest, no właśnie powiedziałam, że obiektywna. Dlaczego? Bo te historie pokazywały jakby pomyłki, ale takie pseudopomyłki Barney Wernetu. A przecież jak się czytało tych rozmów z rodzicami, no proszę Państwa, no matka, która mówi o tym, że nie było jej w ciągu roku chyba 265 dni, prawda, bo pływała po statkami jako sprzątaczka, miała 4 dzieci, w tym jedno chore, bardzo poważnie, kurczę, no to no, na to co liczyć, prawda, będąc jeszcze w Norwegii. Czytamy tam o jakimś ojcu, który się szczyci tym, że pobił jakiegoś swojego, nie wiem, znaczy pobił jakiegoś innego faceta w ramach jakiegoś rewanżu, nie wiem, przewiózł go w bagażniku, tak, i ten, to jest ojciec, ktoś, kto może się zajmować dzieckiem. Więc ja wręcz miałam wrażenie, że te sprawy, że to właśnie to czytanie między wierszami pokazuje, dlaczego nam się to tak rozjeżdża, dlaczego Polacy
mają tyle pretensji do systemu. Znaczy, pokazuje jakby autor, że te pretensje są nieuzasadnione, tylko on nie mówi o tym wprost. To wynika z wypowiedzi tych rodziców. Przecież tam jest alkohol cały czas, oni handlują alkoholem, oni przemycają papierosy, żeby handlować, prawda? Wydaje mi się, że, to znaczy właśnie ja widzę przede wszystkim właśnie tą różnicę kulturową, że Polacy zupełnie inaczej myślą o dzieciach niż Norwegowie i spotyka się to z dużym później rozczarowaniem i z dużymi problemami. Natomiast wcale ja widzę tutaj duży obiektywizm właśnie autora. Dlatego mówiłam, że te dwa rozdziały ostatnie mnie tak rozbiły i potwierdziłam, że ten trup w szafie, no bo żaden system nie jest idealny, prawda, ale te dwa wyjątki, one jakby nie negują tego systemu. To nie jest też tak, prawda? Pokazują dwie jakieś koszmarne pomyłki. Natomiast mówiąc też o tych moich znajomych, zwróćcie Państwo uwagę, no ja mówiłam o rodzicach, ale dzieci się czują tam fantastycznie. Jeżeli rodzice też mają jakieś dylematy, to idzie w tę stronę, że na przykład jak ta moja, no, moja Madzia mówi, że przyjeżdża z Hanią do Polski, mówi, wiesz co, ja się denerwuję, jak my wchodzimy do sklepu, bo ona biega, ona gdzieś tam się, no po prostu biega między półkami, jest bardzo taka ekspresywna, prawda, ekstrawertyczna, bo tam tak dzieci są wychowywane, że mogą pokazywać swoje emocje. Faktycznie tam dzieci, nawet jak w przedszkolu, kiedy są, jak jest mróz, one są wietrzone, śpią na zewnątrz, prawda? Kiedy lekarz norweski bierze kartotekę polskiego dziecka, po prostu jest przerażony ilością leków, które tam są wypisywane, prawda? Więc wszystko się rozbija, wydaje mi się, o brak zrozumienia tych dwóch kultur. Po prostu nie będąc tam wychowanym, nam jest ciężko się przedstawić. I też ja będąc tam, ja ulegałam tej presji, bałam się swoich zachowań wobec dziecka, prawda? Bo nie wiedziałam, jak to będzie ocenione, ale ten lęk wydaje mi się, że wynika właśnie z tych forów internetowych, z tych programów, które były w Polsce. Ale tak jak tutaj pan Adrian powiedział, my jesteśmy znani z tego pieniactwa, krzykactwa, prawda? Ale przecież autor tutaj ośmieszył Łutkowskiego, no polski Rambo, prawda? Ośmieszył również tych Polaków, którzy pikietowali przed ambasadą norweską w Polsce, a propos tej rumuńskiej rodziny. No i nie wiedzieli za bardzo, o co chodzi, prawda? Nie wiedzieli, czy faktycznie oni mają mieć prawo do tych dzieci, czy nie, ale nasze polskie rodziny musimy wstawić, prawda, bo to jest nasz model tutaj słowiański i tak dalej. Więc wydaje mi się, że książka jest obiektywna i te dwa ostatnie rozdziały, one były po to, żeby pokazać, że, no, że nigdy to nie jest wszystko takie bardzo oczywiste. Natomiast nam będzie to trudno zrozumieć. Ja mam takie przekonanie, że tam jest ta jakaś taka, nie wiem, dążenie do tej utopii. We mnie to budzi jakiś wewnętrzny opór, ale ja zdaję sobie sprawę, że ja tego do końca nie zrozumiem. Ale jeszcze a propos systemu edukacji, bo wielu z nas jest to zaangażowanych. Szkoła norweska jest genialna, uważam. Jeżeli teraz my ubolewamy nad tym, że pewno Państwo tak samo mają, Państwo uczący, że mam problem z realizowaniem treści, materiału, prawda? Nie ma tam takiej presji. Tam jest zadawanie zadań, a później sprawdzanie, gruntowne sprawdzanie, na ile dziecko opanowało te treści materiału. Nie trzeba się spieszyć. My się musimy ciągle spieszyć. Prawda? Jesteśmy z tego rozliczani, tam nie ma czegoś takiego. Te polskie dzieci, które od moich znajomych, które wylądowały w Norwegii, miały drugiego nauczyciela wspierającego, tłumacza. Były bardzo ostrożnie wprowadzone w ogóle w system edukacji, więc my mamy jako dorośli problem, żeby zrozumieć, przyjąć. Dzieci inaczej też to odbierają. Zdarzają się pomyłki, boimy się ich, natomiast dla mnie mnóstwo wątpliwości rodzi ta książka, mnóstwo, tak jak mówiłam, emocji. Natomiast jest, przez to, że jest obiektywna, że stara się pokazać te dwie strony medalu. Dziękuję. Tak, pani Elżbieta, bardzo proszę, tak? Więc proszę Państwa, ja mam takie spostrzeżenia zawodowe, że dzieci, w których domach są prawidłowe relacje, dzieci nie kłamią i nie oszukują i mówiąc krótko, ze strachu nie wrabiają rodziców różne dziwne rzeczy. To jest pierwsze moje spostrzeżenie i tu nie ma nic do rzeczy stopień wykształcenia rodzica czy stopień zamożności rodzica. Wiecie Państwo, że ja z młodszymi dziećmi mam do czynienia i to jest problem pewnego rodzaju. Druga rzecz, ja nie mam książki przy sobie, bo oddałam do, że tak powiem, do czytania, więc nie mogę tego przywołać, ale pamiętam, że jest wywiad z jakimś pracownikiem szwedzkim, który mówi, że tak naprawdę on tak nie do końca rozumie polskie rodziny, o co tak chodzi,
bo oni są nastawieni na współpracę. I tam jest taki reportaż jeden jakiejś rodziny, która zwróciła się o pomoc, czyli sama udała się do instytucji, prosząc, że ma taki i taki problem i prosi o pomoc i ona tę pomoc otrzymała, pomoc prawną i tak dalej, i tak dalej. Stworzono jej jak gdyby możliwość rozwiązania problemu we własnej rodzinie. Więc myślę, że w tym kierunku też autor podążył, że nie tylko odbiera się. No tu Adrian ma rację, że w takich sytuacjach, że no to tam ta, ja też miałam takie zastrzeżenia i potem, wiecie Państwo, jak jest, ukazuje się reportaż w gazecie i potem ten reportaż jest jak gdyby, ma następstwa, czyli pojawiają się inne artykuły, są jakieś inne komentarze. I ja pamiętam to, ponieważ no, często prawda przedstawiona w tym pierwotnym reportażu bardzo się rozmijała z tym, jak to wyglądało dalej. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz, proszę Państwa, polecam Państwu książkę też o Norwegii, Niny Witaszek. Jeśli Państwo polecam, bo jest to taka książka, która też pozwoli zrozumieć Norwegów i pozwoli spojrzeć na różne inne sprawy. I ja nieustannie wracam do tego, że porównuję Polskę, opiekę w Polsce nad dziećmi rodzin, może nie z patologicznych, ale z problemami, dysfunkcyjny, nazwijmy to tak teraz, jak się używa określeń, w Polsce i w Norwegii. W Polsce, wiecie Państwo, jak długo trwa proces, żeby dziecko z rodziny dysfunkcyjnej, mocno dysfunkcyjnej, w której jest przemoc, alkohol, ono jest, najpierw dostaje pracownika takiego asystenta, to dostaje rodzina asystenta, nie dziecko, i naprawdę pojawia się kurator, który też temu dziecku tak niespecjalnie służy pomocą. Nawet jeśli jest niebieska karta i pojawia się policjant, to są wszystko, jak to w jednym z artykułów przeczytałam i znam to również z życia, bo proszę Państwa, no ja pracuję tam, gdzie pracuję, więc znam te sprawy. To są działania niejednokrotnie pozorowane. To jest ilość niebywała papierów, wypełnianych rubryk, statystyk na użytek danych instytucji. I to potem w pewnym momencie, jak już się tak uprą jakieś osoby, na przykład rodzina zastępcza, która czasowa, która zajmuje się tymi dziećmi, które wreszcie uprze się pedagog, uprze się nauczyciel, uprzą się sąsiedzi, wielu tych sąsiadów będzie monitorować, trafi się rzetelny policjant dzielnicowy, uprą się, proszę Państwa, to dochodzi do procesu sądowego i 3 lata z okładem trwa, kiedy sąd podejmie decyzję, co z tym dzieckiem zrobić. I proszę Państwa, to jest 3 lata z życia dziecka, które żyje w tymczasowej rodzinie zastępczej, to się nazywa teraz tymczasowa opieka zastępcza, gdzie rodzic zastępczy nie może nic. Musi pytać o zgodę, czy na przykład dziecko, które było molestowane, które doświadczyło przemocy, które ma różne problemy zdrowotne ze zdrowiem fizycznym, psychicznym, potrzebuje terapii, to musi dostać zgodę rodzica. Tego patologicznego rodzica. I teraz, proszę Państwa, to trwa 3, ja sobie mam tu, zaraz Państwu polecę, przedostatni tygodnik powszechny jest o opiece zastępczej w Polsce. Jest taka polska rodzinę zastępczą i ona, proszę Państwa, jest guru dla ludzi, którzy zajmują się zastępczą rodziną, nazywa się Anna Krawczyk. I ona prowadzi wojnę o to, żeby zmienić polskie prawo, żeby przyspieszyć ten czas wskazania dziecku drogi, zaopiekowania się nim. Bo są, jeśli nawet dojdzie do rozprawy, to odwleka, daje szansę biologicznym rodzicom. I potem niejednokrotnie, jak już dochodzi do tragedii, to sędziowie,
jeśli mają odwagę pod własnym nazwiskiem powiedzieć, mówią, chyba zmarnowaliśmy to dziecko. Pani przywołuje, pani mieszkała na Wyspach Brytyjskich, gdzie, prawda? Więc tam czas od zabrania dziecka do opieki zastępczej to jest kwestia kilku miesięcy do umieszczenia go we właściwym miejscu i stworzenie mu opieki. A my mamy system, w którym dziecko jest zabezpieczone w rodzinie zastępczej, z którym opiekun nic nie może zrobić. I na TOK FM pojawiło się, bo to jest, proszę Państwa, teraz jakiś taki fatalny czas, kiedy pojawia się taka ilość informacji o tym, co się dzieje. Na TOK FM jest taki pierwszy odcinek był, nazywa się Piecza, taki miniserial. Proszę Państwa, polecam, proszę sobie to znaleźć, to jest podcast, to Państwo sobie wyszukacie na TOK FM. Proszę Państwa, tam jest, po wysłuchaniu tego podcastu zrozumiałam, że w Polsce źle się dzieje i nie wiem, czy w Norwegii się dzieje lepiej, ale na pewno dziecko jest bardziej zabezpieczone. I jeśli Państwo teraz, proszę, mnie naprawdę wyostrzyło się już nie tylko zawodowe spojrzenie, ale takie ludzkie spojrzenie na to, że mimo, że u nas wszyscy z rodziną i komórką rodzinną jako podstawową, tą najważniejszą i o więzach rodzinnych się mówi i o oddaniu dziecka rodzicowi i w ogóle rodzina najważniejsza. Zacytuję Państwu informacje z wewnętrznych dokumentów opieki społecznej. Nawet jeśli w rodzinie dzieją się rzeczy przerażające, są tam bardzo silne więzi emocjonalne, zerwanie tych więzi może u dziecka spowodować olbrzymi dramat i utratę sensu życia. Czyli przez 3 lata z okładem, 3,5 roku, dziecko jest na łasce tych patologicznych rodziców, w których dzieją się przerażające rzeczy i nic, i w zasadzie ono jest w punkcie wyjścia. I ta Anna Krawczyk, ta waleczna kobieta, która walczy i jest wsparciem dla wielu innych rodzin zastępczych, znalazła się w sytuacji, że musiała zaadoptować dzieci, ponieważ sąd postawił jej warunek, albo pani adoptuje dzieci, albo one idą do innej rodziny zastępczej po 3,5 roku. No to nie jest dobra droga i myślę, że dobrze się dzieje, że teraz o tym się mówi. Książka powinna być polecana ku przestrodze i ku otwarciu umysłów, wydaje mi się. Bo oczywiście ten system jest też do pewnego, jest skrajny, proszę Państwa, to nie ulega żadnej wątpliwości, ale nasz system też jest bardzo skrajny, tylko kompletnie w drugą stronę. I ja za 37 lat pracy w oświacie nie znam przypadku, kiedy powiodła się resocjalizacja patologicznej rodziny i powrót dzieci do rodziny był możliwy bez szkody dla dziecka. Dobrze, pani Elu, bardzo dziękujemy. No to, co przytoczyła pani ten fragment, no to jest absurd, no to jest po prostu absurd, no ale takich absurdów mamy... To jest cytat z wewnętrznego dokumentu. Rozumiem. Regionalnych ośrodków pomocy społecznej. No i to jest absurd. Ale teraz pan Piotr, bo widzę, że jeszcze chce zabrać głos i jeżeli ktoś z Państwa potem będzie miał ochotę, to bardzo proszę i powoli myślę, że będziemy podsumowywać. Panie Piotrze, bardzo proszę. Czyli tak żartem stwierdzę, to możemy wydać taki dokument, że gratulujemy Wam systemu, ale tam troszeczkę go poprawcie. Tak. Oczywiście tak żartem. Pewnie by się ucieszyli, z Szanowa dostali. Ja się zgadzam z jednym. Zgadzam się, że spojrzenie, i tu się zgadzam z panią Elżbietą, że tak lektura, tak mówimy, pan nasz minister mówi o zmianie lektur, to by lektura się przydała może gdzieś tam w liceum. Dostrzeżenie, że dziecko jest oddzielnym bytem i ma każde dziecko prawo do szczęścia. Jeżeli ty tego prawa nie potrafisz mu zapewnić, to coś trzeba z tym zrobić. Natomiast tu się zgodzę z panią Eweliną, że no, nam to przeszkadza, bo to właśnie tak pachnie inżynierią genetyczną i tak myślimy, a to za chwilkę będą brać wszystkie dzieci i wychowywać po swojemu w ośrodkach, jak to było chyba w Niemczech i tak dalej, i tak dalej. My to wychowamy lepiej niż wy to w ogóle nie. Urodźcie dzieci i oddajcie nam dalej. A na koniec ja tylko wrzucę takie, może to nie są granaty, takie dwa pytanka.
Czy w takim razie odpowiednik Barny Wernetu ma szansę w Polsce? A po drugie, czy, jak widzimy w takim razie w ogóle globalnie uczestnictwo w życiu innych, jeżeli się tam przeprowadzamy? Bo co chcą z Norwegii tak naprawdę, wydaje mi się? Przyjeżdżasz do Norwegii, stań się Norwegiem. Żyj po norwesku. Ale czy tak to ma wyglądać? Ja nie wypowiem swojego zdania. Czyli robimy coś, co my byśmy chcieli z Żydami w poetywizmie zrobić. Okej, przyjeżdżasz Polakiem, stań się Norwegiem. Przyjeżdżasz, nie wiem, do Danii, stań się Duńczykiem. Przyjeżdżasz do Włoch, stań się Włochem. Przyjeżdża Ukrainiec do Polski, stań się Polakiem. Wtedy będzie super. Ale to tak zostawię i dziękuję. Pan Piotr poruszył tutaj, myślę, że bardzo też ważny aspekt wyjazdów Polaków i akceptacji tamtych warunków, już wszystkich tak naprawdę, bo myślę, że w tej książce zresztą autor pisze, że Polacy wyjeżdżający do Norwegii bardzo mało o tej Norwegii wiedzą i potem przeżywają szok. I potem przeżywają szok. Jak to? A przecież u nas jest inaczej. No ale panie Piotrze, no ale jadę tam, więc dostosowywuję się. Tak mnie się wydaje, ja nie wiem, ale tak mi się wydaje, że jak jadę, przyjmuję tamte warunki. Muszę się nauczyć tam żyć. Ale czy staje się? No nie, no będzie Polakiem, ale musi żyć, tak mnie się wydaje. Muszę jednak dostosować się do reguł, które tam panują. To jest bardzo trudne, bo to, tak mówię, no wychodzimy z innej kultury, z innej historii. Będziemy podsumowywać, myślę, że powolutku. Pani Wielu, czy pani ma ochotę dzisiaj, bo bardzo jestem ciekawa i myślę, że wszyscy jesteśmy ciekawi pani opinii na temat tej książki. Dziękuję. I szczerze powiem, ja uważam, że system norweski z założenia jest dobry, tylko wydaje mi się, że troszkę chyba się pogubili. Tutaj taka ocena była autora, że Norweg jakby musi... nie wiem, z serca, sam musi zdecydować. Nie są te opisy, jak ma działać, nie są takie ostre. One są specjalnie takie nie do końca omówione, żeby on sam podejmował te decyzje. A to jest tylko człowiek. Ja nie jestem pewna, czy on w każdym przypadku te decyzje podejmuje właściwie. Wydaje mi się, że na pewno jest masę błędów. Ponadto też odnoszę takie wrażenie, nie wiem, nie opuszczało mnie takie wrażenie przy czytaniu książki, że to jest interes tam troszkę w tej Norwegii. Te urzędy, tam jest pod tym jednym urzędem masę innych, oni wszyscy tam mają bardzo dużą liczbę pracowników, bardzo dużo mają roboty i oni też zakładają, dużo jest tych też firm, które są w rękach prywatnych osób, które szkolą rodziny, jak te dzieci, jak być rodziną zastępczą. No wydaje mi się, że interes za interesem jest też w tym. Nie do końca jestem pewna, czy to tak naprawdę wszystko od A do Z służy dziecku. I wydaje mi się, że rzeczywiście mocno by trzeba było rozgraniczyć, gdzieś tam padło takie określenie, że z jednej strony niania, a z drugiej strony policjant. A to chyba troszeczkę się u nich już tak zlało i za dużo zależy od jednego człowieka. Jeszcze jest jedna taka kwestia, że jak już jedna decyzja została wydana, to wydaje mi się też, że jest takie, odnoszę takie wrażenie, że już się te urzędy nie chcą z tego później wytłumaczyć, nie chcą zmienić tej decyzji albo się do tego błędu przyznać. Nie wiem, ja uważam, że człowiek to jest istota, która się myli, ale nie, i żaden system nie działa w 100% poprawnie i na pewno jest tam masę błędów. Bardzo dziękuję i kolejkę mamy już do wypowiedzi. Cieszę się, że ta książka wzbudziła takie emocje nasze, bo zdania są różne. Będziemy powolutku podsumowywać. Pan Gustaw, potem Adrian. Bardzo proszę. Dziękuję. Proszę Państwa, wydawałoby się, że to społeczeństwo norweskie jest tak dobrze ułożone, zarządzane, bogate, i że wszystko jest dobrze. Nie wiem, czy Państwo mieli okazję, gdzieś ze 2 tygodnie temu w telewizji, chyba polskiej telewizji, puścili film właśnie o wsi norweskiej. Chodziło o spółdzielnie i tam te wszystkie zależności ekonomiczne tych ludzi, jak oni między sobą funkcjonują. I ten film obnaża głęboką hipokryzję tych władz spółdzielni, tych ludzi, tam człowiek, który jest, oni się podporządkowują tym regułom ekonomicznym, bo tu było wspomniane o tych zależnościach ekonomicznych. To nie jest bez znaczenia.
Ludzie są uwikłani zawsze w jakichś zależnościach ekonomicznych również. I dochodzi do takiej sytuacji, że kobieta, która wspomaga swojego męża w prowadzeniu tego gospodarstwa, nie jest świadoma, że jej mąż jest uwikłany w jakieś brzydkie sprawy. On, żeby sobie z tym poradzić emocjonalnie, nie jest w stanie, popełnia samobójstwo. Kiedy ona zrozumiała, zaczyna z tym, nazwijmy to mini systemem na wsi, walczyć. I to jest też pokazane, jak to wygląda. To się oczywiście może zdarzyć w każdym społeczeństwie. No, tak bardzo skłóconym społeczeństwie jak my, to już nawet można mnożyć takie przykłady, ale również w takim, wydawałoby się, poukładanym norweskim systemie nie wszystko gra do końca. I to tyle, co chciałem na podsumowanie. Dziękuję bardzo. Adrian, bardzo proszę, ale zanim może podsumujesz nam, spróbujesz przynajmniej podsumować tą dzisiejszą dyskusję, ja muszę zwrócić jeszcze na jedną uwagę i to akurat przed Adrianem. Dlaczego? Bo ja chciałam tylko powiedzieć, proszę Państwa, że brawo dla, po raz kolejny dla wydawnictwa Czarny. Nie dość, że wydają mądre książki, które dają do myślenia i do rozważań temat do dyskusji, to jeszcze jest bardzo ładnie edytorsko wydany. Adrian, chyba się ze mną zgodzisz, bo tutaj wiem, że na tym się też znasz, jeżeli chodzi o wydawanie książek. Tak, ja właśnie to na samym końcu chciałem powiedzieć, ale skoro już ruszałaś, ja chciałem powiedzieć, że zdjęcie na tej okładce jest absolutnie fenomenalne. W sensie dokładnie. Ja naprawdę przez długi czas to zdjęcie po prostu się wpatrywałem. Bo to jest jakby wszystko, no idealnie pasuje do treści. Nawet szukałem, googlałem, kto jest autorem, więc no naprawdę tak, no Czarne to jest to wydawnictwo, dokładnie, które nas ubogaca wszystkich. Mhm. To, chociaż zdarza mi się pomyłki, no ale to jest książka, którą na pewno dobrze, że wydali. Ja chciałem tylko w dwóch słowach, zanim podsumuję, postaram się to nie króciutko podsumować, to chciałem tylko do pana Piotra, czy taka instytucja jak w Norwegii sprawdziłaby się w Polsce? Otóż odpowiadam, jestem święcie przekonany, że absolutnie nie. I to nie ze względów kulturowych, tylko na to, że jakby my żyjemy w kartonowym kraju, tak? W sensie tutaj nic nie działa. Proszę zauważyć, u nich zabierają dziecko i idzie natychmiast idzie do rodziny zastępczej, tak? W Polsce idzie do izby dziecka, gdzie jest maltretowane, czy do pogotowia, tak? Potem trafia na ogół jednak niestety do domów dziecka, tak? Gdzie jest wiele dobrych przykładów, fantastycznych ludzi, którzy robią ten, ale no nie ma co ukrywać, że jest to system, który nie tak działa, jak powinien, tak? Bo jest wiele przykładów tragedii, które się tam dzieją i to jest to, co mówiła pani Ela, że tam raczej no jakby nie wychodzi się na prostą, tak? Po wyjściu z domu dziecka jest to utrudnione, choć oczywiście są różne przykłady, ale no jakby w prasie, w mediach no funkcjonuje wiele takich smutnych historii, o których Państwo słyszeli, a na które już dzisiaj nie ma na pewno czasu. Co do polecaje, kto jeszcze, pani Ela polecała ten Stok FM Piecze, a ja Państwu polecam temat, który trochę pokazuje, jak działają właśnie rodziny i dlaczego ten system by się nie sprawdził w Polsce, jak działają rodziny zastępcze. Polecam Państwu pierwszy sezon śledztwa Pisma, bo to jest ten tak zwany polski New Yorker, ale oni zrobili fenomenalny darmowy podcast, on jest dostępny na każdej platformie. Pierwszy sezon Mirosław Wlekły pokazuje śledztwo o rodzinie zastępczej, której te dzieci zostały odebrane, ale to, jak bardzo fikcyjny jest nadzór państwa nawet nad rodzinami, które wydawałoby się, że wymagają specjalnej opieki, także troski ze strony państwa. Nie chodzi o to, że tam policjant stał co dwa dni pod domem, tak? Tylko chodzi o pewne mechanizmy, no jak to kompletnie jest wszystko fikcyjne i jest dramatyczne. Także to polecam, bo to jest coś, co po prostu dwa lata temu, jak to wyszło, półtora roku temu, no to naprawdę mocno mnie wstrząsnęło. A podsumowując całość, no jak widać, można by gadać jeszcze długo. Książka wywołuje wiele przemyśleń, wiele spostrzeżeń. Czy jest obiektywna, czy nie jest obiektywna, tego nie rozstrzygniemy, bo każdy przetwarza to, jak
każdą zresztą lekturę, bardzo słusznie, przetwarza przez swoje doświadczenia, przez swoje jakby myśli, przez swoje również poglądy, co też wybrzmiało tutaj też parę razy w naszej rozmowie. Więc fajnie, że takie książki powstają, bo jest o czym rozmawiać, że nie zostawiałem obojętnie. Nie da się wobec tej książki być zimnym, nie chłodnym, że w ogóle się nie przejąć, że ona tak przelatuje. Są takie reportaże niekiedy, nie, że się tak przeczyta coś. Ja dwa wieczory przeczytam tą książkę. No i czasem tak mam, że przeczytam i koniec. A tu zdecydowanie nie. I będę do niej wracał, w sensie w rozmowie z kimś, w rozmowach, czy nawet, nie wiem, czytając kolejne artykuły, czy nawet oglądając mini portret Polski, czyli Elżbiety Jaworowicz, zawsze będę miał z tyłu głowy, że jakby wszystko jest wieloaspektowe. I tyle, jeśli chodzi o moje podsumowanie. Super, bardzo dziękuję. Ja tylko dodałam, proszę Państwa, jeszcze jedno takie zdanie podsumowujące, że myślę, że autor miał tutaj też, poddał do rozważania takie pytanie, czy istnieje model doskonały, tak? No i teraz właśnie, czy istnieje? Myślę, że nie istnieje. I gdzieś zawsze możemy znaleźć coś niedoskonałego, co zresztą sugeruje nam, myślę, też podtytuł tej książki, Dzieci Norwegii o państwie, proszę Państwa, w nawiasie, nadopiekuńczym. Dużo jest dobrego, ale zawsze myślę, że w każdym systemie, w każdym takim temacie, który możemy dać do dyskusji, poddawać do dyskusji, możemy znaleźć coś na nie. Proszę Państwa, cieszę się, że przeczytaliśmy tą książkę i że rozmawialiśmy dzisiaj o niej i myślę, że zgodzicie się Państwo ze mną, tak? Wszyscy kiwamy głowami, że tak. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Wam za dzisiejszą dyskusję. Była bardzo owocna, dała mi dużo do myślenia naprawdę, Państwa sugestii i Państwa wypowiedzi. No więc co, spotykamy się za równy miesiąc, proszę Państwa, na dyskusji o książce Joanny Kuciel-Frydryszak Iła, opowieść o Kazimierze Iłakowiczównej, tak? Czy wszyscy mamy książkę? Mamy, tak? Jeżeli nie, to bardzo proszę zgłosić się do mnie. Będziemy tutaj dalej monitorować rozdawanie tego tytułu. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję. Widzimy się w lutym na dyskusji. Do zobaczenia w takim razie. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia.